11 grudnia w Domu Kultury Sokół w Trzebini występem Carli Gantous rozpoczęła się uroczysta gala zakończenia projektu rekultywacji składowiska odpadów usytuowanego przy ulicy Piłsudskiego w Trzebini. Jest rzeczywiście projekt dzisiaj już w sensie rzeczowym, wykonawczym ukończony. Jesteśmy na etapie rozliczania tego zadania. Jest to jeden z elementów szeroko rozumianych problemów ekologicznych tu w naszym mieście. Powracając na niwę składowiska odpadów komunalnych, jego bardzo niefortunne usytuowanie, które mieliśmy akurat w naszym mieście, no niestety robiło dużo kłopotu dla mieszkańców, którzy byli narażeni na odczuwanie skutków eksploatacji. To, że dzisiaj mamy finał na tym składowisku, powodowała dobra wola wielu ludzi, ale też dużo szczęścia. W strukturach instytucji wojewódzkich tej pomocy na zrekultywowanie składowiska nie otrzymali. Pozostał mi zatem jeszcze jedyny możliwy trop, bezpośredni kontakt z Ministerstwem Środowiska. Błysnęła nadzieja na pieniądze w postaci dotacji bezzwrotnej na rekultywowanie tego bólu. Finansowanie na tego typu sprawy z Ministerstwa Środowiska obowiązuje tylko do końca roku 2015. Proces zdobywania tych nakładów rozpocząłem w miesiącu kwietniu. Także to w zasadzie pokazuje, jakie trzeba było narzucić tempo. Mnie się to udało, mam tu prawo identyfikować się z tym, że to składowisko już jest zneutralizowane i w konkretny sposób sfinansowane, można było zrealizować wykonawczo. W ocenie mojej jest to zrobione wzorcowo i perfekcyjnie. Proces rekultywacji zresztą tak był odbierany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, struktury marszałka. To wszystko, co w strukturze tego materiału, który dzisiaj przykrywa odpady, to wszystko materiały z atestami, materiały profesjonalnie zabudowane i z gwarancją, że składowisko już nam w Trzebini nie będzie dokuczać przykrymi zapachami czy jakimiś innymi efektami wizualnymi. Jeżeli mamy sobie dopowiedzieć, czy są to wszystkie bóle ekologiczne, to nie, no nie. Ta scheda po przemyśle tutaj jeszcze nam niestety pokutuje, no i musimy ją w jakiś sposób aktywnie spróbować wyeliminować, czy chociaż zniwelować do niezbędnego minimum. Prelekcje na temat rekultywacji składowiska wygłosili zastępca małopolskiego inspektora ochrony środowiska Ryszard Listwan. Gmina Trzebinia w tym zakresie inwestycji rozwiązywania poważnych problemów rzeczywiście ma znaczące osiągnięcia. Prezes usług komunalnych w Trzebini Wiesław Dębski. Pan burmistrz odwiedził Ministerstwo Środowiska i tam dostał deklarację, że to zadanie będzie dofinansowane. Głos zabrał także wiceburmistrz miasta Trzebini Jarosław Okoczuk. Nie ukrywam, że jest to uwieńczenie i podziękowanie zaangażowania, jakie całe przedsięwzięcie wniósł pan burmistrz Adam Adamczyk. Bo jak już tutaj uprzednio pan prezes i przedmówcy wspomnieli, to dzięki konsekwencji i takiego dobitnego do końca działania, zaparcia, zadanie to w dniu dzisiejszym mam już zakończone. Na zakończenie gali wystąpili Andrzej Sikorowski, Natalia Sikorowska, na gitarze akompaniował Jacek Królik.